To jest bardzo ważne pytanie, dlatego że patrząc na to, że to wsparcie społeczne i tych osób najbliższych jest takie kluczowe, to rzeczywiście te osoby, które z nami przebywają na co dzień, nasza rodzina, nasi przyjaciele znają nas najlepiej i ktoś obcy może nie zauważyć takich małych zmian, które są w zachowaniu, a osoby, które są blisko, będą wyczulone na takie zmiany, więc warto obserwować siebie, warto obserwować też otoczenie i żeby te pierwsze symptomy wyłapać. I teraz jakie to mogą być symptomy? Pierwszy to wycofanie społeczne, taka, że ktoś zaczyna unikać kontaktów z innymi, odwołuje spotkania, izoluje się, przestaje uczestniczyć w aktywnościach, które go wcześniej cieszyły, które dawały mu przyjemność. I to może być pierwszym symptomem jakichś problemów emocjonalnych, nadmiernego stresu, gdzieś przeciążenia, że ktoś czuje się przeciążony, więc też rezygnuje z aktywności związanych z innymi ludźmi, ale to może być wstęp do depresji czy lęków, więc to wycofanie społeczne jest takie charakterystyczne. Warto obserwować też takie zmiany jak nagła zmiana nastroju, wcześniej ktoś był pogodny, aktywny, a nagle stał się smutny, nagle stał się drażliwy, wycofany. Wiadomo, że mamy gorsze i lepsze chwile i taka zmiana nastroju chwilowa może jeszcze nie świadczy o tym, że warto już iść do psychologa, ale gdyby to było nasilone albo gdyby to trwało przez dłuższy czas, nawracało, to rzeczywiście takie zmiany nastroju będą... warto skonsultować się z psychologiem czy innym specjalistą od zdrowia psychicznego, tutaj czy te zmiany wynikają z jakichś chwilowych rzeczy, czy to jest wstęp do jakichś większych problemów psychicznych. Również zmiany w zachowaniu, takie związane z na przykład obowiązkami domowymi, gdzie ktoś wcześniej dbał o siebie, o dom, o pracę, a raptem coś mu nie idzie na studiach, zawala pewne rzeczy w pracy, przestaje dbać o siebie, to też mogą być pierwsze symptomy. Mogą pojawić się trudności z koncentracją, jakieś roztargnienie, brak motywacji i to może wskazywać na przykład na wypalenie zawodowe, więc takie zmiany w zachowaniu, że ktoś był bardzo produktywny i nagle coś tam się zadziało, że tej produktywności, tej motywacji brakuje, warto się temu też przyjrzeć. No i takie rzeczy jak zaburzenia snu, zaburzenia apetytu, mogą być takim sygnałem i tutaj w dwie strony, i większa senność i problemy w ogóle ze spaniem, czyli bezsenność i zwiększone łaknienie i brak apetytu, więc może też to świadczyć o jakichś trudnościach. No i nagłe wybuchy emocji, jak złość, jak płaczliwość, irytacja, które mogą być reakcją na jakieś trudności psychiczne oraz takie uczucie bezradności, braku sensu życia, pewien pesymizm co do przyszłości. To mogą być takie sygnały, że ktoś potrzebuje wsparcia. Te wszystkie symptomy, jak je będziemy brać pojedynczo, to może jeszcze no mogą świadczyć o jakimś, nie wiem, gorszym dniu. Natomiast jeśli one są, jest ich kilka, albo któryś z nich jest bardzo nasilony, albo któryś z nich trwa już bardzo długo, to wtedy na pewno warto poszukać wsparcia u specjalisty. No i tutaj zwrócę uwagę jeszcze na taki aspekt jak zmienione postrzeganie, podejście do używek. To też gdzieś tam większe spożycie alkoholu, leków na przykład uspokajających, jakieś bez recepty. To też mogą być takie próby poradzenia sobie z emocjami, ze stresem, no dosyć niefortunny, bo może prowadzić do uzależnień, więc to też będą takie symptomy, na które warto zwrócić uwagę. Tych mitów jest sporo wokół zdrowia psychicznego, wokół niepełnosprawności także. Narosło wiele mitów, które mogą prowadzić do stygmatyzacji, do nieporozumień, utrudniać dostęp do wsparcia, dlatego że te osoby, które chorują, mogą same czuć tą stygmatyzację na sobie i nie poszukiwać tego wsparcia, nie wychodzić, nie wiem, na rynek pracy z taką pewnością, z jaką mogliby, patrząc na ich kompetencje. Więc to szerzenie, obalanie mitów, szerzenie wiedzy jest bardzo ważne. Takim jednym mitem, pierwszym mitem jest to, że problemy psychiczne wynikają ze słabości, z braku siły, braku charakteru i teraz ty powinieneś sobie poradzić, powinieneś jakoś nabrać mocy i sam sobie poradzić z tym problemem. W rzeczywistości choroby psychiczne, takie jak depresja, zaburzenia lękowe, są wynikiem bardzo złożonych czynników. Mogą to być czynniki biologiczne, genetyczne, środowiskowe, emocjonalne. Tutaj gdybyśmy tak patrzyli, że to jest tylko jakiś taki osobisty brak odporności, to, no, to byłoby krzywdzące, patrząc na to, jak dużo tych czynników jest. Więc myślę, że takim aspektem, który można by zrobić w tym względzie, żeby ten mit obalać, to edukację na temat biologicznych podstaw zdrowia psychicznego, na temat tego, że wiele naszych zachowań wynika z naszego temperamentu, wynika z naszych obciążeń genetycznych, wynika z tego środowiska, w jakim się wychowaliśmy, że taka edukacja, że te schorzenia wymagają odpowiedniego leczenia, a nie tylko siły woli. Siła woli jest ważna, ale może niewystarczająca, jeśli mówimy o chorobie. Kolejnym mitem jest to, że osoby z problemami psychicznymi są niebezpieczne i nieprzewidywalne. I ja się spotykam z tym u moich podopiecznych, że czasem pracodawcy na przykład boją się zatrudnić osobę, w której niepełnosprawność wynika z choroby psychicznej, właśnie ze względu na to, że boją się, że ta osoba będzie stanowiła jakieś niebezpieczeństwo dla nich, czy dla pracowników, czy dla klientów. Tutaj dużą robotę negatywną zrobiły media, wyolbrzymiając takie skrajne przypadki, dlatego że większość osób z problemami psychicznymi nie stanowi zagrożenia dla innych, duża większość. I teraz ważne jest, aby szerzyć wiedzę, że odpowiednie leczenie, odpowiednie wsparcie, odpowiednie dobranie leków pozwala większości osób żyć normalnie, funkcjonować w społeczeństwie i wcale to funkcjonowanie nie odbiega od osób w normie psychicznej, także nie bójmy się osób chorych na choroby psychiczne. Jest też taki mit odnośnie niepełnosprawności, że osoby niepełnosprawne są niesamodzielne, że zawsze potrzebują pomocy, że zawsze potrzebują wsparcia. No i tutaj ja sama przekonuję się z każdym dniem coraz bardziej, pracując na co dzień z osobami z niepełnosprawnościami, jak bardzo samodzielne są te osoby, jak bardzo chcą tego poczucia sprawstwa, jak bardzo potrzebują takiego wzięcia odpowiedzialności za siebie, więc niczym złym jest proszenie o pomoc. I czasami rzeczywiście te osoby potrzebują pomocy w pewnym zakresie, ale takie myślenie, że to są osoby totalnie bezradne, jest po prostu dla nich krzywdzące i w większości chcą oni być traktowani i w społeczeństwie, i w miejscu pracy po prostu jak na równi, tak? Że mamy różne cechy, różne rzeczy nas dzielą, różnią. No i jedną z nich może być to, że ktoś po prostu ma pewną chorobę, pewną niepełnosprawność, co nie musi wpływać na produktywność i na taką potrzebę samodzielności. No tutaj dotknęłam kolejnego mitu jeszcze odnośnie tego, że osoby chore psychicznie czy osoby z niepełnosprawnościami nie mogą być produktywne zawodowo, co jest totalnym mitem. Wiele osób z niepełnosprawnościami, wiele osób borykających się z chorobami natury psychicznej pracuje i świetnie sobie w pracy radzi, także to też jest mit, który trochę pokutuje na przykład u pracodawców. Wiele osób gdzieś uważa, że rozmowa o zdrowiu psychicznym, o niepełnosprawności i to tam temat tabu, gdzieś się spotykam z tym, że może lepiej nie mówić, może lepiej nie rozmawiać z takimi osobami, bo no właśnie ten temat tabu, a w rzeczywistości jest to jedna z części naszego życia. No, możemy 50-60 lat funkcjonować świetnie, a nawet 70 i 80, a potem się okaże, że przychodzi jakaś choroba i mamy nawet ze względu na starość pewne niedomagania i pewne niesprawności, więc to jest te nasze... To, że są pewne niesprawności, niepełnosprawności czy choroby, jest częścią, myślę, życia społecznego i warto o tym też rozmawiać. Po pierwsze, warto zacząć od tego, żeby uznać problem. Czyli pierwszym krokiem w ogóle do pomocy jest uznanie, że tej pomocy potrzebujesz, świadomość tego, że coś jest nie tak, dostrzeżenie pewnych pierwszych sygnałów, żeby szukać pomocy, bo żeby zgłosić się do psychologa, zgłosić się o pomoc, no to trzeba się samemu zgłosić. Tutaj tylko w skrajnych przypadkach leczenia jakiegoś przymusowego, leczenie przymusowe następuje, natomiast tutaj jeżeli widzimy pewne symptomy, no to warto uznać, że ja mogę czuć się gorzej, ja mam prawo do tego, żeby prosić o pomoc, żeby tej pomocy szukać, więc to uznanie problemu jest pierwszym krokiem, ale wydaje mi się, że może i najważniejszym, bo bez niego nie ma kolejnych. To uznanie problemu oczywiście może następować poprzez to, że otoczenie gdzieś zwróci uwagę na pewne aspekty, więc też bądźmy czujni na naszych bliskich, że gdy pojawiają się jakieś symptomy niepokojące, no to pomóżmy ten problem uznać. Tu nie mówię o wmawianiu komuś jakichś objawów, ale rzeczywiście jeżeli się niepokoimy o kogoś, no to warto z nim o tym porozmawiać. Kolejnym krokiem jest skoncentrowanie się na takich podstawowych potrzebach, na tym, żeby zacząć od takich rzeczy, które można zrobić tu i teraz, czyli zadbać o sen, o regularne posiłki, o nawodnienie, o ruch, o te podstawowe funkcje życiowe, właśnie może o jakąś suplementację, jeśli nam pewnych minerałów brakuje, jak witamina z grupy B, jak magnez, jak witamina D, bo taka pewna regularność i zadbanie o te potrzeby fizjologiczne, potrzeby podstawowe będzie sprzyjało temu, że temu uzdrowieniu z jakiegoś czy choroby, czy z jakiegoś dołka psychicznego. Ważne jest też poszukiwanie informacji. Dla części osób w ogóle takie poszukiwanie informacji o zdrowiu psychicznym, takie wiedza na ten temat, co można zrobić, wiedza na ten temat, że to jest coś, z czym można pracować, coś, co można leczyć, będzie powodowało też zmniejszenie stresu. Warto tylko korzystać z takich wiarygodnych źródeł informacji, patrzeć na afiliacje tych osób, które piszą pewne informacje, bo mamy w mediach sporo zamieszania w niektórych kwestiach też i natury psychicznej, także warto korzystać z takich źródeł, które są sprawdzone. Warto też poszukiwać informacji na temat swoich emocji, tak żeby siebie zrozumieć. No i tutaj już może być pomocny psycholog w takim zrozumieniu co wpływa na zdrowie psychiczne, co u mnie się dzieje, jakie ja mam emocje, w związku z czym one są odczuwane i tak dalej, więc takie poszukiwanie informacji będzie ważne. Jeśli problem trwa dłużej lub nasila się, warto skontaktować się ze specjalistą. Najprostszą drogą jest konsultacja najpierw z lekarzem pierwszego kontaktu, który może skierować do psychologa lub psychiatry. Można także samodzielnie umówić się na spotkanie z psychoterapeutą, skorzystać z jakichś infolinii psychologicznych. Są takie infolinie, które przekazują taką natychmiastową pomoc, wsparcie emocjonalne. Warto też zadbać o techniki radzenia sobie i tutaj można pewne rzeczy samemu sprawdzać, testować i uczyć się, ale też takie techniki jak techniki relaksacyjne, jakieś techniki oddechowe, mindfulness, yoga, które pomogą zredukować napięcie. Natomiast te techniki też można wykonywać i uczyć się właśnie u psychologa. I myślę, że takim ważnym jeszcze aspektem jest cierpliwość do samego siebie i takie uznanie, że czasem potrzebujemy pomocy, że nie musisz być zawsze idealny, że nie zawsze musisz być na 100% dostępny, że czasem potrzeba jest zadbać o siebie, że więc takie uznanie, że czasami to ja potrzebuję, czasami i też taka cierpliwość właśnie wobec tego procesu zdrowienia będzie ważna, żeby się nie frustrować, żeby nabrać takiej równowagi psychicznej, bo rzeczywiście to może wymagać czasu. No zobaczmy, że czasem ten stres, który powoduje pewne objawy psychiczne, jeden z czynników, może trwać i latami. No to teraz, jeżeli zbieraliśmy przez lata do tej czarki, która się przelała, no to teraz potrzebujemy trochę czasu, żeby te emocje i to nazbieraliśmy upuścić, więc to też nie trwa w momencie i to nie jest taki proces bardzo szybki. Dzisiaj pomyśl o tym, co możesz zrobić dla siebie w natłoku tych obowiązków. Czy to będzie sen? Na przykład sobie dzisiaj pomyślę, że no dzisiaj to ja się wyśpię i będę spała 8 godzin, gdzie trudno na przykład znaleźć czas na aż 8 godzin, ale jest weekend powiedzmy i to będzie takie moje coś dla siebie. Albo zrobię sobie jakiś super fajny posiłek, albo gdzieś nawet kilka minut na jakiś odpoczynek, żeby łapać też takie pozytywne chwile. Ja nie lubię takich stwierdzeń, jak w mediach czasami gdzieś się ucierają, byle do piątku, piątek, piąteczek, to znaczy, że poniedziałek, wtorek, środa i czwartek mamy wyrzucić do kosza i nie cieszyć się życiem przez te inne dni, tylko czekać po prostu uciemiężonym do piątku. Nie czekajmy do piątku, nie czekajmy do soboty, tylko każdego dnia szukajmy jakichś pozytywów, nawet jeśli to będzie to, że dzisiaj się ładnie umalowałaś, albo że to będzie jakaś fajna rozmowa z przyjacielem. To szukać takich pozytywnych rzeczy, bo pamiętajmy, że szczęście to taką definicją szczęścia jest to, że to jest poszukiwanie małych rzeczy, które cieszą, zamiast poszukiwania i skupiania się na tych rzeczach, które jeszcze nie są zrobione, które jeszcze gdzieś byśmy chcieli. Oczywiście patrzenie na to, co byśmy chcieli, budzi motywację, tak? Jako człowiek jesteśmy tak stworzeni, że chcemy coś więcej, ale żeby też doceniać to, co już mamy. Warto sobie robić pewne takie krótkie przerwy na reset umysłu, nawet 5 minut. Takiego głębokiego oddychania, oderwania wzroku od ekranu, jakiegoś chwilę spacerku, będzie poprawiało koncentrację, nawet wyjście na kawę, ale niech to będzie wyjście na kawę na przykład w pracy z taką intencją, że ja tą kawę wypiję po to, żeby odpocząć, a nie w biegu lecę po kawę i już się nakręcam, co ja będę robić następnego. Nie, daj sobie 5 minut na to, żeby odpocząć, żeby ten nasz mózg nie był cały czas na petardzie i cały czas nakręcony stresem. To szukanie drobnych przyjemności też będzie pomagało. Bardzo ważne jest też ustalanie granic w życiu zawodowym, w życiu osobistym, które pozwolą zadbać o zdrowie psychiczne, żeby nie brać na siebie zbyt wielu obowiązków, których już nie jesteśmy w stanie udźwignąć. Gdzieś dla każdego to będzie inny moment tej ilości obowiązków. Warto siebie obserwować, gdzie ten moment już jest, żeby wyznaczyć granice między też pracą, czasem wolnym, żeby znaleźć czas dla rodziny. Są momenty pewnie, że odkładamy relacje, odkładamy czas dla rodziny, bo akurat mamy, nie wiem, jakiś koniec ważnego projektu w pracy, jakąś ważną rzecz do zrobienia, a więc to będzie się też zmieniało, ale niech to nie będzie nasz cały sposób funkcjonowania. Warto też pamiętać, że prośba o wsparcie nie jest oznaką słabości. W chwilach, kiedy nam się pewne rzeczy piętrzą, jeśli stres narasta, kiedy targają nami jakieś takie uczucia, których może nie rozumiemy albo są dla nas trudne, warto podzielić się swoimi uczuciami z bliskimi, ze współpracownikami. To nie jest atakujące, jak mówisz, czuję się przeciążony, że to są komunikaty typu ja nie mówię, no, że ty mi dałeś za dużo pracy, tylko ja czuję się przeciążona pracą, może to inaczej rozłóżmy. Taka rozmowa z kimś zaufanym pomaga odciążyć umysł, znaleźć nowe rozwiązanie. Czasem sami potrafimy znaleźć rozwiązanie sytuacji w rozmowie tylko przez to, że komuś to powiemy, że nam się poukładają pewne myśli w głowie. Więc taką najważniejszą rzeczą, podsumowując, jest szukanie w tym natłoku obowiązków takich momentów zadbania o siebie. No i może jeszcze jedna rzecz, którą dodam, to takie wdrażanie małych i realistycznych celów oraz nagradzanie się za nie, nawet myślą dobrą o sobie, na zasadzie takiej, że czasami my wrzucamy sobie bardzo duże cele, które tak nas mentalnie przytłaczają, czujemy się sfrustrowani, że jeszcze nie możemy ich osiągnąć, więc takie spokojny oddech i popatrzenie, jak te cele można rozłożyć na mniejsze i właśnie skupianie się na takich małych, realistycznych celach, na tym, żeby coś zmienić, mówię tutaj o celach w pracy związanych z obowiązkami, ale też wprowadzanie takich małych, realistycznych celów, jeżeli chodzi o nasze zmiany nawyków, na przykład prowadzenie ćwiczeń, prowadzenie jakiejś diety. Nie wszystko na raz, bo czasami my chcemy, no od dzisiaj będę się zdrowo odżywiał, od dzisiaj będę ćwiczył i sobie próbujemy wrzucić w nasz dzień, który jest i tak już zapakowany, nie wiem, godzinę czy dwie treningu, no nie jesteś w stanie tego zrobić od razu, to wymaga pewnego przearanżowania całego sposobu funkcjonowania życia, ale zacząć od małych kroczków. Najpierw prowadzę sobie spacer 15-minutowy, potem może coś więcej. Gdzieś po kolei, powoli pewne zmiany wprowadzać i się okaże, że w ciągu roku my jesteśmy totalnie w innym miejscu, jeżeli chodzi o na przykład nasze podejście do zdrowia, do diety, czy o to, jakie treningi robimy, ale przy okazji nie frustrujemy się, że nam nie wychodzi od razu, nie? Że te małe kroczki, ta metoda małych kroków jest ważna, ale ważne też, żeby je wprowadzać regularnie i wytrwale. Tak, przypominam jeszcze raz, 26 października o godzinie 10:30 w Warszawie przy Kopernika 30 na pierwszym piętrze zapraszamy na wspólne poranne przebudzenie. Będzie tam możliwość skorzystania z różnych form wsparcia zdrowia psychicznego i tych od strony mentalnej i od strony fizycznej, jak pilates, jak praca z oddechem. Będzie możliwość porozmawiania o tym, co my w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych robimy, jak działamy, może o współpracy z nami. Także mam nadzieję, że to wydarzenie będzie sprzyjało budowaniu społeczności i temu, że rzeczywiście ta handra jesienna nas nie dopadnie i jesień będziemy traktowali jako okazję do podejmowania kolejnych fajnych celów.